Siema, siema, tutaj Bajster. Słuchajcie, jestem na Festiwalu Klocków na trzeciej edycji w Poznaniu na Międzynarodowych Targach. Jest godzina 9 rano. Już niedługo zapraszamy do środka. A ja walnę się i tutaj na Was poczekam na scenie, gdzie będziemy odpowiadali na Wasze pytania razem z innymi Lego Masterami, Lego Tuberami, YouTuberami. Dobra, to nara. Widzimy się za godzinę. Elo, pozdro do Majstra. Na scenę zapraszam dyrektora festiwalu Roberta Męcinę, prezesa współorganizatora Les Bricks Piotra Szymańskiego oraz dyrektora marketingu Les Bricks Bartosza Witasaka. Wielkie brawa! Bartosz Witasak. Tak, z pasji się nie wyrasta. Dlaczego to hasło jest takie aktualne w kontekście klocków Lego? Bo te klocki rosną razem z nami. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że już po raz kolejny możemy się spotkać, tym razem w tym pięknym miejscu, jakim jest Poznań i targi MTB. Dziękuję już teraz za liczne przybycie. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dla Was udany. Spędzicie go pośród tego, co kochacie, czyli klocków Lego. Ja już na koniec, zaczęliśmy od najstarszego, skończymy najmłodszym. Powiem najkrócej, bo my najmłodsi teraz bardzo skracamy swoje komunikaty. Podczas drugiej edycji powiedziałem, że Radom stał się stolicą klocków, więc jako, że lubię takie historyczne follow-upy, to zmienię dzisiaj stolicę klockową Polski i myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że polską stolicą klocków od teraz będzie Poznań. Dziś mamy okazję spotkać się z wyjątkowymi gośćmi. Oni podzielą się swoimi doświadczeniami, inspiracjami, technikami, które sprawią, że świat Lego stanie się dla nas jeszcze bardziej ekscytujący. Wielkimi brawami przywitajmy wszystkich zwycięzców, którzy są naszymi gwiazdami. Siema, siema, słuchajcie, to po kolei będę Wam pokazywał wystawców i atrakcje, które mamy na Festiwalu Klocków w Poznaniu na trzeciej edycji. Jest z nami Marcin, który prowadzi strefę klocków i jest z nami Stachu z czwartej edycji Lego Masters. Ja nic nie prowadzę. Nic nie prowadzi, prowadzi się dobrze. I słuchajcie, no, Marcin prowadzi sklep, tak, w Poznaniu? Tak jest. Gdzie możecie nabyć drogą kupna starsze sety Lego, a tutaj dziś na Festiwalu Klocków Marcin, z tego co wiem, zaprezentował wszystkie absolutnie sety z Harry'ego Pottera. Jest to jedyna niepowtarzalna kolekcja, mi się wydaje, która ma wszystkie, łącznie z tymi figurkami, tak? Tak. Słuchajcie, także... Jedyna na świecie, wydaje się. O, wow, upgrade, jedyna na świecie. Wow, naprawdę? No tak, no bo w marcu wyszła nowa seria kosmicznego, no tak. Dlatego tego. Okej. Przez dwa tygodnie chyba nic nie wystawiam jeszcze. Okej. Czyli jest jedyny na świecie. Jest to 16 marca 2024. Pan Marcin, który jest inwestorem ze strefy klocków w Poznaniu, zgromadził całą kolekcję. Jedyny na świecie, naprawdę? Ja mu wierzę. Ja też mu wierzę. Nie, ale to, ja sobie nie wierzę, zdziwienie, ale takie, tak mi się zdziwienie, zdziwienie mam. No okej, okay, dobra. To dzięki wielkie. Życzę udanego festiwalu jutro też. Dobra. Stachu, co chcesz zadać? Stachu robi tło. Lubię klocki. Lubię klocki, dokładnie. Tak się właśnie bawimy na Festiwalu Klocków w Poznaniu. Dzięki wielkie.
Także tak jak widzieliście, jest to przeogromna kolekcja i jedyna na świecie na ten moment kolekcja absolutnie z każdą jedną minifigurką, secikiem, zestawikiem klocków z serii Harry Potter. Od samego początku na tym filmiku było pokazane chronologicznie od początku, kiedy widzieliście, chronologicznie to było od pierwszych setów do najnowszych secików. Także Marcin, zazdro, niezła kolekcja. Lecimy dalej. Dobra, kolejny wystawca jest mój bardzo dobry kolega, czyli Patryk Granowski, PG Lego, znany z Instagrama. I jest z nami znowu Stachu. O, cześć Stachu. Co tu się wydarzyło? Patryk, powiedz, co tutaj prezentujesz na Festiwalu Klocków? Swoje fotografie. Czyli nie swoje, tylko mojego autorstwa. Tak. I dwa małe mocki, tak po prostu z doskoku dorzucone w ostatnim roku. Okej, okay, no dobra. A z czego jesteś najbardziej dumny? Najbardziej? Ze znajomości z tym panem. Tak, ogólnie mega z obrazu mojej koleżanki, która specjalnie dla mnie namalowała. Pozdrawiamy Ninę. Tak, pozdrawiamy. Jest. I tutaj jest. Są podpisy różnych Lego masterów, youtuberów i tak dalej, więc pamiątka super. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to z tego. Łukasz wie dlaczego. Tak. Dobra, to ja już zostałem bardzo poinformowany przez Patryka, co tutaj robi, więc za chwilę wam pokażę jego stoisko, jak wygląda. Jesteśmy na kolejnym stanowisku, też z fotografiami, tylko tym razem kto inny je wystawia. Wystawia jest Sandra, tak? Tak. To Sandra, może opowiesz o swoim stoisku? Tak, ja fotografuję klocki, w zasadzie swoje autorskie prace, swoje autorskie budowle. I to, co jest dla mnie najważniejszą kwestią w fotografii, to po prostu to, żeby ożywić nieożywione, czyli dodać trochę życia do klockowego świata i do minifigurek. Okej, okay, więc zauważyłem, że masz tutaj budowlę, tak. I to jest zdjęcie zrobione z tej budowli, tak? Tak, i to, wow. Jest, to jest jakby najpierw było zdjęcie tego. Okej, okay, tutaj, tego potem, projektu? Tak. Okej, okay, nice. Potem było to. I potem było zrobione zdjęcie. Nice. I to jestem ja, to jest mój autoportret w wersji klockowej. Okej, okay, nieźle. I możecie tutaj zauważyć, że Sandra, mimo tego, że ma zdjęcia, to ma też pracę tych zdjęć, które robiła zdjęcia. A się zamieszałem. No dobra, to za chwilę to, za chwilę to pokażemy całe. Ja chciałem jeszcze zadać sobie pytanie, Sandra, od ilu lat się tym zajmujesz? Klockami od 4 roku życia. No to tak jak ja. Fotografią od 13 roku życia. Wow, a fotografią nieźle. Klocków od 9 lat. Nieźle, nieźle. Dobra, słuchaj, dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia w jutrzejszym wideo. Jasne. Na kolejnym stanowisku, tym razem młodego tutaj influencera, który wystawia swoje konstrukcje. Możesz coś o nich opowiedzieć? Moc klocków, bo taka jest jego ksywa w internecie. No, więc ja jestem moc, to są moje budowle, ale też nie tylko. Zacznę może od tej pięknej szkoły. Jest to moc mojego kolegi, który też bym przyjechał na targi. Jestem bardzo pod wrażeniem, ta budowla jest bardzo piękna. Tutaj w szkole mamy trochę średniego Minecrafta. Potem jakieś mniejsze, luźne mocki,
Natomiast moje główne zainteresowanie to tutaj bioniklowo podobne konstrukcje. Jestem z nich bardzo zadowolony ze względu na to, że wystartowałem z nimi nie tak dawno temu, ale jednak uważam, że wyszły fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Igor, za to fantastyczne przemówienie. Z Igorem będziemy się widzieli jeszcze nie raz. Słuchajcie, światła gasną, my tak naprawdę w pierwszy dzień na sam koniec kręcimy ten film, także pokażę Wam szybko z bliska to, co zrobił Igor, czyli Moc Klos, wiodący influencer. A w tym momencie mój tłumacz na język hebrajski uproszczony tłumaczy tym, że zostało nam jeszcze jakieś... 0 minut. Minus 3 minuty. Widzimy się jutro. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Na kolejnym stanowisku, tym razem z moim bardzo dobrym, serdecznym kolegą, przyjacielem, koleżanką. O, dziękuję. Piotrem Rybakiem. Pięknie, inkluzywnie to wygnąłeś. Dzień dobry. Piotr, co ty robisz, bo prezentujesz Klockorożca. Tak, oto jest mój mroczny, że tak powiem, mroczna wersja Klockorożca, jest jeszcze różowy. Ale ogólnie jest to taki mój autorski projekt warsztatu, gdzie sobie jeździmy po różnych konwentach, imprezach i różnych innych miejscach, gdzie można sobie wytarczyć klocuchy. No i mamy takie strefy warsztatowe, gdzie poza czasem, gdzie sobie budujemy luźno, możemy budować specjalne jakieś warsztatowe rzeczy, typu, nie wiem, budujemy smoki, opowiadamy o tym. Także dzieje się i wszystko w cudownej metodologii LEGO Series Play. Czyli tak naprawdę na Festiwalu Klocków w Poznaniu pojawisz się też na kolejnej edycji, mam nadzieję. Jak się bawili w ogóle uczestnicy pierścień? O, i czy się pojawisz? Jak czujesz? Jeszcze raz, uczestnicy pierścieni. Tutaj. Uczestnicy jak się bawili w pierwszy dzień, czyli pierwszy dzisiaj mam dzisiaj pierwszy dzień. Słyszałem uczestnicy pierścienic i tak... Pierścienic. Jut. Uczestnicy pierścienic. Mówię za szybko, bo chciałem zająć Piotrowi tylko 5 minut. Dobra, spoko. Nie, ogólnie wrażenie jak najbardziej pozytywne. Sporo ludzi się tutaj przewinęło, nie tylko przez naszą strefę, ale przez inne cudowne tutaj strefy. Było tak. Tak, ale... Feedback jak najbardziej pozytywny, dużo się budowało, mieliśmy 3 takie duże warsztaty, jedne poświęcone takie troszkę rozgrzewkowe odnośnie budowania stworków, drugie tam zabawa kolorami, bardzo kreatywne, trzecie zakończyliśmy dzień typowymi warsztatami LEGO Series Play. No działo się, poza tym sporo osób budowało i no teraz sprzątamy, jest co robić. Okej, dobra, słuchajcie, no to rozejrzymy się jutro po Twojej strefie, jakoś w ciągu dnia podejdziemy tutaj i zobaczymy, czy wybudujesz i opowiesz trochę więcej szczegółów. A zapraszam, jak najbardziej i no polecamy Festiwal Klocków, no, trzecia edycja wyszła niesamowicie, wyschła nawet. Wysycha, bo już ludzie wychodzą, dobra. Ale... Dobra, bez pozamknięcia, naprawdę mamy już... Dobra, no wiesz, takie... 18.07. A, to tak, mamy się zwijać, tak? Nie. Zwijamy się już? Lecimy. Witajcie. Drugi dzień Mazowieckiego Festiwalu Klocków, Festiwalu Klocków w Poznaniu, który się odbywa tym razem nie w Radomiu, ale to o tym już mówiłem wiele razy. Kolejne miejsce, kolejne stoisko. Bardzo dobrego kolegi z Krakowa, który powtarza wielokrotnie Kup Pan Zamek, czyli Krecik. Sklep z marzeniami. Słuchaj, opowiedz nam, co tutaj robisz, a ja w tym czasie spakuję sobie ten super unikalny, drogi zestaw Systems, bo tu można nabyć różne dziwne, stare seciki, które są przed Wami, ale tym razem ty opowiadaj, a ja będę pakował. Ja sprzedaję stare zestawy LEGO, kupuję sobie od ludzi takie miksy w pudełkach i z tego odgrzebuję zestawy i to tutaj sprzedajemy. I też dołożyliśmy figurki, ale ciężko mi powiedzieć, żebym sprzedawał figurki, bo wszystkie się już sprzedały, więc... sprzedaję takie oto skarby. To jest jedyny misk, który jest u nas w sklepie. Chyba kupiony z promocji z archiwum Bricks, tak jak wszyscy to zrobili. No i u mnie dalej jest do zdobycia. A poza tym mamy tutaj sporo maluszków zebranych jeszcze z naszego strychu. Większość strychu się udało spakować. Reszta rzeczy jest tutaj w tych dużych zestawach. Mamy też pociąg, który jeździ. Chcesz sobie nacisnąć? No pewnie, pewnie. Dobra, to nie przesadzaj. To nie może jeździć za szybko. A bo to taki... Już się wykoleja. Aha, okej. Okay. Już się wykoleił. No to nie, to... Nie umiesz. Nie umiem. No dobra, ale to Krecik z tymi marzeniami, to jesteście w Krakowie, tak? Stacjonarnie? Nie. A gdzie? W internecie jesteśmy, najprościej mówiąc. Mamy stryszek w Krakowie, na który kiedyś musisz wpaść. Koniecznie. Przy okazji tylko się zapowiedz, żeby było posprzątane, bo to nie jest normalny stan tam, że tam jest posprzątane. I działamy sobie w Krakowie, na razie bez planów stacjonarnych.
pewnym planem przyszłościowym, którego jeszcze nie chcemy zdradzać, ale na razie jeździmy sobie po eventach i... Rafał, kup pan zamek! Właśnie, i to tym miłym, optymistycznym akcentem zakończymy to. Dziękuję bardzo. Krecik, sklep, marzenia i do zobaczenia na kolejnych eventach. Cześć! Tak będzie. Idziemy na kolejne stoisko. Backstage'iki. Jest pan Rafał. I zaraz wychodzimy na scenę. Obiecujemy, że będziemy mówić bardzo krótko, bo nie po to państwo tutaj przyszliście, żeby słuchać jakichś facetów na scenie. Ale wypada państwa wszystkich powitać tutaj w naszym drugim dniu festiwalu. Dajcie panowie. Słuchajcie, kolejna strefa. Jest taka strefa, gdzie można sobie pograć w gry komputerowe. Na playce w sumie można pograć tutaj za mną. Zobaczcie sobie. Są konsole, gdzie możecie pograć w gierki. Na przykład to jest Lego Star Wars. Mega super turbo. Tutaj mamy kolejną gierkę z Lego. No takie fajne mega stanowiska zrobione. Ja wczoraj sobie tutaj łupałem giereczki. A dodatkowo jeszcze powiem wam, że mamy tutaj wystawę zrobioną taką fajną, małą. I to jeszcze jest nie wszystko. Ile mam na koniec jeszcze pokażę, bo jest godzina 11. Zobaczcie, ile tutaj jest osób. Co tutaj jeszcze mamy, bo mamy taką jedną wielką, ogromną wystawę. I moje ulubione miejsce, czyli takie miejsce zrobione przez firmę Lego, bo firma Lego jest strategicznym partnerem Festiwalu Klocków w Poznaniu. A teraz będziemy uciekali na scenę, bo mamy Q&A razem z Kasią i Danielem, z Rafałem i z zwycięzcami czwartej edycji, czyli z Piotkiem i z Bartoszem na scenie. Także lecę na scenę. Trzymajcie się, elo. Jak sama nazwa wskazuje, Q&A to są questions and answers. Pytania i odpowiedzi. Wy zadajecie pytania, a oni odpowiadają. Słuchajcie, macie w głowie już te pytania? Ale musicie odpowiedzieć. Tak! Czy macie w głowie jakieś pytania, dzieciaki? Tak, no to świetnie. To ja może na początek, na tak zwaną rozgrzewkę, dobra? Zadam pierwsze pytanie. Co sądzicie o naszym festiwalu? Jak się festiwal nazywa? Festiwal Klocków Lego. To może ja zacznę, skoro tam są jakieś drobne problemy z mikrofonem. No ja w ogóle nie spodziewałem się takiej ilości ludzi, że jest was tyle. Wczoraj była masa, dzisiaj też jest masa. Nie możemy się doczekać, żeby zbić z wami żółwiki w tej strefie, w której teraz są chłopaki i podpisują autografy. Potem wspólnie z wami budować. Pamiętajcie, że mamy nagrody za budowanie, także ciekawy dzień przed nami. Tak, Rafał dobrze mówi, słuchajcie, bo przez cały dzień tam jest taka strefa budowania, której budujecie rzeczy, na takim stole zostawiacie i później wybieramy trzy najlepsze prace i nagradzamy zestawami Lego. Przez cały dzień będziecie budować, będziemy chyba trzy razy, będziemy rozdawali, tak? Trzy razy. Także macie trzy szanse dzisiaj, żeby zgarnąć serciki jakieś fajne. No dobrze, to mamy już jakieś pytanie. Czy ktoś chce zadać jakieś pytanie? O, mamy pytanie. Czy stresowaliście się podczas Lego Masters?
Czy mogę to powtórzyć? Czy to jest głośniej? Czy stresowaliście się podczas Lego Masters? Ja się bardzo stresowałam, ale dzięki temu, że byłam w duecie z Danielem, no to jakoś ten stres się rozchodził na nas dwoje, więc wszystko fajnie poszło. Ja stresowałem się tylko na pierwszym odcinku. No bo wiecie, to jest całkiem nowa sytuacja, dużo kamer, bardzo dużo ludzi, ale potem, słuchajcie, masa klocków. Doskonale wiecie, jak to jest mieć nieograniczoną ilość klocków do budowania. Potem to jest super zabawa. No bo się na pierwszym odcinku i ja myślę, że przed wejściem do tego brickpitu, bo później, jak już człowiek wie, co gdzie leży, to wtedy już po prostu człowiek stresował się, tylko robił swoje tyle. A na początku tak, na pewno. No to wiecie, to jest jak, mi się wydaje, że to jest tak jak w nowym miejscu, nie? Tak poznaj, nie wiecie, co tam jest, tak w ogóle, mnie się człowiek patrzaja. Jak wpada człowiek w te klocki, to już zapomina co na świecie, stres mija, wszystko tylko budowanie. Początki zawsze są trudne i zależnie od czego właśnie Lego Masters czy w czymś innym, bo na takim wydarzeniu w szkole, tak, na początku stres był, ale z biegiem czasu coraz mniejszy, coraz fajnie się nauczyliśmy, coraz więcej było tego budowania zabawy. Kamera na początku jest strasznie stresująca. To, co mamy w głowie do powiedzenia, nagle okazuje się, że jest niewypowiadalne i rzeczywiście, jak chyba dopiero podczas trzeciego odcinka zacząłem nabierać lekkiego luzu przed tymi kamerami. Nawet bardzo słyszałem, że wosk poprawiałeś, że ładnie wyglądać przed kamerą. To mogłem być ja, tak. Jakie to uczucie wygrać Lego Masters? No to ja zacznę jako pierwszy, który wygrał. My naprawdę, przysięgam, naprawdę się tego nie spodziewaliśmy. To jest taki szok. Wiecie, jesteście w programie, budujecie, cieszycie się tymi klockami, cieszycie się tymi budowlami i nagle nagrywamy i dowiadujecie się, że wygrywacie. Dowiadujecie się dokładnie w tym momencie, w którym jest to kręcone. Ogromny szok, ale niesamowita radość, niesamowita przyjemność. Super, naprawdę super. I super jest też zawsze ten team tych wszystkich ludzi, którzy budują razem z wami, tych innych zespołów. To jest bardzo, bardzo interesujące, że można poznać tak dużo różnych ludzi z różnych środowisk, którzy też kochają klocki. Tak, ja mam jakie pytanie? Jakie jest uczucie? Okej, słuchajcie, ja tak samo podobnie jak Rafał powiedziałem, jak pozostanie tak jako moi koledzy. Zupełnie się nie spodziewałem. Od początku dla mnie to była taka, na pierwszy odcinek to tak, o, ale super, że jesteśmy, w ogóle się dostaliśmy. Już takie osiągnięcie niesamowite było. Mega, turbo, że cieszyliśmy. I nie spodziewałem się, że w ogóle zeszliśmy do drugiego odcinka, do trzeciego. I tak bardziej jest była taka zabawa, to poznanie się z kolegami, właśnie tak jak Rafał wspomniał, że każdy jest różny, też dużo się każdy od każdego uczył, doświadczenie wymieniał. I to wszystko jak jest zrobione, przynajmniej tam chyba w każdej edycji, taką rodzinną, fajną atmosferę. I to było takie super. No ja uważam też tak jak chłopaki, że klimat całego Lego Masters jest fantastyczny, a nasza ostatnia praca finałowa była zbudowana po prostu dlatego, że chcieliśmy zbudować właśnie smoka, właśnie tą pracę. I w sumie spełniliśmy takie swoje marzenie. Dodatkowo wygraliśmy, więc to było coś niesamowitego. No, to jest takie uczucie nie do opisania chyba. No, ogromna radość po prostu. Uczucie zdecydowanie wspaniałe. My też się wygramy, nie spodziewaliśmy aż do końca. Przyszliśmy tam, że po prostu dobrze się bawić, budować. Zaskoczyliśmy, bardzo byliśmy zaskoczeni właśnie wynikiem. Oczywiście ta wygrana, no, to jest mega wyróżnienie, ale tak naprawdę największą nagrodą dla nas było to, że mieliśmy możliwość zbudowania pracy z tak wielu elementów, bo w domu nie było nigdy jak tego zrobić. I no, to było mega wyzwanie zmierzyć się z taką skalą, a jeszcze dostać takie wyróżnienie jak ten puchar, no to w zasadzie spełnienie takich marzeń, jeżeli buduje się w małej kości całe życie. Wiecie, inaczej buduje się w domu, kiedy mamy ten komfort czasowy, swoje elementy, które dobrze znamy, z
wspominacie w programie, że mamy temat narzucony, ograniczony czas i klocki, które dopiero poznajemy. My do tej chwili weszliśmy pierwszy raz w czasie pierwszego odcinka. Nagle, wow, szok, te klocki dookoła, ale nie wiemy, gdzie to leży. To też na przykład wywołało nas stres na pewno. Rozkręciliśmy się dopiero później po czasie. I na końcu takie zaskoczenie, nawet w każdym odcinku, kto wygrał, prawda, jak te głosy się potoczyły, to było mega, mega zaskoczenie. A finał, no przynajmniej proszę na śmielość oczekiwania. No a ode mnie tylko powiem tak, nie, jak tam budujecie w domu i na przykład brakuje wam jakiegoś klocka, czy wam brakuje jakichś klocków, to wyobraźcie sobie, że my tak byliśmy w programie, że nie brakowało niczego. Pierwszy raz, nie? Grałem, nie wiem, 100 takich klocków, 200 takich, bo nie, te klocki się nie kończyły. Jakie tam kolory, rodzaje, wszystko. Słuchajcie, jestem na stoisku Lord of the Bricks, czyli na stoisku Patryka. Patryk zajmuje się fotografią, tak? Dokładnie tak. I tylko i wyłącznie skupia się na Lord of the Rings, czyli przedstawia wszystkie te książki, sytuacje i inne rzeczy. No może Patryk opowie. Dokładnie tak, tak. Więc przygotowuję figurki customowe dotyczące i Władcy Pierścieni, i generalnie postaci ze świata Tolkiena przede wszystkim, ale także z różnych innych filmów, czy to uniwersów, z książek, czy seriali, a także prezentuję tutaj też swoje zestawy z Władcy Pierścieni, makiety i inne moje dzieła, także zapraszam. Także można śledzić sobie na Instagramie Patryka, Lord of the Bricks, pamiętajcie o tym. Także jak coś, to mieście się w Warszawie, jeździł w festiwalach, także na pewno go jeszcze spotkacie. A tymczasem pokażę, co tutaj ma na festiwalu klocków w Poznaniu, u siebie na stoisku. Także dzięki wielkie, Patryk. Słuchajcie, kolejne stoisko, bardzo fajne poza tym, stoisko na Festiwalu Klocków, prowadzi Artur, nie tylko tutaj jest, bo wystawia się praktycznie wszędzie i też jest pasjonatem klocków Lego, tak jak i wy, bo pewnie to oglądacie tutaj, który tworzy mozaiki, obrazy można powiedzieć, wręcz, prowadzi Instagrama, tak, który się nazywa Firan Bricks. Zgadza się, wszystko, tak, chyba nic nie muszę już dodawać. Nazywam się Artur Kowlewski, w internecie jestem znany jako Firan Bricks. Na Instagramie, na TikToku. A jeszcze TikToka prowadzisz? Tak.
Okej, okay, to może jeszcze tak powiesz, bo mnie to ciekawiło zawsze. Od kiedy ta pasja taka? O czym mówisz? Jeżeli chodzi o Lego czy o mozaiki? O mozaiki. Mozaiki zaczęły się tak naprawdę w zeszłym roku, w kwietniu. Wtedy kupiłem sobie pierwszy zestaw, pierwszą mapę świata. Okay. Zrobiłem sobie mozaikę z Pulp Fiction Banksiego. No okej. Okay. O, mam to na samochodzie. Jest super. I to było jakby pierwszy krok. Dlaczego? Bo bardzo prosto, bardzo mało kolorów, niski próg wejścia, tak mi się wtedy wydawało. A później po prostu wraz z apetytem... W miarę budowania apetyt rośnie. Dokładnie tak. Okej. Okay. I dodawałem więcej kolorów. Kolejne i tak dalej. A co mnie w ogóle zainspirowało? No właśnie, no. Co 2-3 lata temu widziałem taką przepiękną wystawę obrazów zbudowanych z klocków Lego. No. I te obrazy były stworzone przez członków polskich stowarzyszeń fanów klocków Lego. Okay. I to były klasyki polskiego malarstwa. Pawie Lato, Żydówka z pomarańczami, Stańczyk. Aha. I jeszcze do końca pamiętam, wtedy jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, wow, takie rzeczy można zrobić z klocków Lego, chciałbym coś takiego zrobić, ale wtedy ja nie miałem miejsca, ani czasu, ani pieniędzy i tak dalej, ale ten pomysł gdzieś tam zakiełkował. No, jak kiedyś będzie na to sposobność, podziałamy. No i w kwietniu w zeszłym roku się pojawił. Okej, okay, i teraz widzicie, teraz Artur jeździ i pokazuje swoje prace, które są fenomenalne. I w tym momencie dzięki wielkie Artur i pokażę wam teraz, drodzy widzowie, prace, które możecie obejrzeć i cały czas dochodzą, bo cały czas coś tworzysz z tego co wiem. Tak, cały czas dochodzę. W zasadzie bardziej od oglądania tego co tutaj jest, lubię sam proces budowania. Bo to mnie cieszy, jestem fanem klocków Lego i ja lubię budować. Dokładnie, czyli jak widzicie, wszystkim budowa, czyli cokolwiek, budowanie czegokolwiek sprawia ogromną przyjemność, a tym bardziej jeszcze coś, do czego poczują pasję albo złapią flow. Także jeszcze raz wielkie dzięki, a teraz obejrzymy sobie pracę. Wydaje mi się, że warte podkreślenia jest to, jakie ogromne są te prace. Więc teraz nie będzie banana do skali, ale będę ja do skali. Zobaczcie to. Przecież to jest przeogromne. Wszystko, które mamy tutaj, jest ze mną Nostaldrix, tak? Zgadza się? Tak. I co tutaj prezentujesz na Festiwalu Klocków? Prezentuję swoją autorską makietę z zestawami, takimi kultowymi zestawami z lat końcówki, lat 80. i 90. Te, które z pasją podziwialiśmy w katalogach z lat 90. w książeczkach słynnych. No i swoje zestawy, zaaranżowałem przestrzeń do nich, zbudowałem takie autorskie mini retro miasto. No i pełne nostalgii, wspomnień dzisiaj tutaj, kontakty z ludźmi, rozmowy, także bardzo miły czas. Jak w ogóle Ci podobało na Festiwalu Klocków? Bardzo fajna impreza, dużo ludzi. Bardzo ciekawe tutaj też wystawy, spotkania, mhm, także z Wami. No i dla mnie wielka przyjemność, bo taki jeszcze typowo hobbystycznie, oddolnie,
udało mi się tutaj dostać i zaprezentować swoją kolekcję, swoje miasto. Także mega, słuchajcie, ja od razu zauważyłem, to pierwsze tu powiedziałem, że taki wycinek z gazetki, jest taka cała scenka, więc za chwilę wam je pokażę. Także dzięki wielkie i do zobaczenia na kolejnych imprezach. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hello. Cześć, słuchajcie, można było też spotkać na Festiwalu Klocków Bartosza, czyli zwycięzcę czwartej edycji LEGO Masters. Miałem okazję poznać in person, jestem mile zaskoczony. Bartosz wystawiał swoje autorskie prace. Opowiesz nam coś o tym? Tworzę rzeczy inspirowane światem insektów i światem robotów. Także łączę rzeczy organiczne z rzeczami mechanicznymi. Poszedłem w stronę dieselpunk, ograniczyłem się do palety dwóch kolorów. Wybieram rzadkie kolory, z których muszę główkować, co w jaki sposób połączyć. No i tak powstały te właśnie rzeczy. Zrobiłem standaryzację podstawek, także w miarę rozwijania tej kolekcji, obojętnie jaki robot jeszcze tutaj dojdzie do tego zestawu, będzie wiadomo, że jest dokładnie z tej serii. No i taka to jest właśnie luźno rozwijająca się historia, nad którą no, nie muszę pracować od do, tylko mogę ją rozwijać przez x czasu, nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Cały Bartosz, dusza artystyczna, więc teraz pokażemy pracę Bartosza. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.
Za mną widzicie największą strefę praktycznie tutaj, najfajniejszą, z najnowszymi secikami LEGO, zrobioną i stworzoną przez partnera strategicznego Festiwalu Klocków, czyli firmę LEGO. Na Instagramie LEGO Poland Official, wyszukajcie sobie. I teraz zobaczmy, co na tej strefie przez całe dwa dni w Poznaniu, na międzynarodowych targach poznańskich można było zobaczyć. Chodźcie ze mną. Tutaj po mojej prawej stronie, po lewej stronie widzicie takie fajne jakby stoliczki z otworkami, w których jest cała masa LEGO. To takie specjalne stoliki, też prowadzone tutaj przez firmę LEGO, takie do budowania kreatywnego. I tutaj działa się taka akcja, że podczas festiwalu można było 3 razy dziennie były takie konkursy i nagradzane prace, wyróżnione prace, które budowaliście, odkładaliście tutaj na ten duży stolik, tutaj w tym miejscu. Były odkładane te prace i my wybieraliśmy komisyjnie i nagradzaliśmy nagrodami od firmy LEGO, czyli dostawaliście seciki od firmy LEGO. Posuwaliście się niesamowitą kreatywnością i te wszystkie prace, które tutaj budowaliście, byśmy wyróżnili i nagrodzili, ale musimy wybrać tylko i wyłącznie 3. Wybraliśmy 9 prac dziennie, które otrzymywały seciki LEGO. Także zobaczmy, jak wyglądają te stoliki i co jest w środku. Kolejnym miejscem są, nie związane troszkę z LEGO, ale związane z uniwersum Gwiezdnych Wojen, prace takie wielkie w skali 1 do 1 praktycznie niektóre z Gwiezdnych Wojen. Zobaczcie to. Modelu, no? To jest jego robota. Tak. A nie ma żadnego? Taki najcenniejszy dla nas ogólnie to ten. Tutaj mamy Bałosz, Bader, Boba Feta. No i oczywiście Anthony Daniels, który jest, wiesz, to jest taki dla nas taki guru. Okej. Okay. Ale tu masa, masa aktorów i Złotra, i starej trylogii z Ben Kenobiego, także... Kolej, ten kolej, Admiral Kirk. O, Admiral Kirk. Na przykład, tu jest autograf. Gościa, który parę dni temu zmarł. 85 lat miał. Wow, Ken to są kolej, autografy. Admiral. No, no, no. A tu masz Wadera autograf. Tu. Tu jest gdzieś Wardęgi, ale nie wiem. Żeśmy w Dortmundzie go dorwali kiedyś. Okej. Okay. Tak. A który jest Vadera? Tutaj, Darth Vader. Tak. Wow. To był pierwszy autograf na modelu. Ale powiem ci, że gościu w klasach gwiazda, nie? Dobra. Sobie no, no. Dobra, dobra. Fani Gwiezdnych Wojen mogli zobaczyć te z tyłu za mną widoczne dwa Destroyera i Sokoła Millennium, które posiadają u góry na sobie podpisy wszystkich chyba osób z Gwiezdnych Wojen, wszystkich aktorów. Jak widzieliście, nawet Darth Vader, Django, wszyscy, totalnie wszyscy. Można było to zobaczyć na Festiwalu Klocków w Poznaniu. Mega się jaram, robię zdjęcia i foty i shorty. Słuchajcie, trzecia edycja Festiwalu Klocków w Poznaniu zakończyła się. Ja jestem właśnie na scenie i był szok, niedowierzanie. Tyle osób, słuchajcie, niesamowicie dużo. W Poznaniu zgromadziło się tyle osób w jeden dzień, już w sobotę, że naprawdę przebiło to i przeszło to najświeższe moje oczekiwania. Nie mogę się doczekać czwartej edycji Festiwalu Klocków. Mam nadzieję, że będzie też w Poznaniu.
Dziękuję wam bardzo za wszystkie zbite piątki, dziękuję za wszystkie foteczki, dziękuję za wszystkie heheszki i śmieszki. Dziękuję w szczególności Danielowi i Kasi za niesamowite towarzystwo oraz pozostałym LEGO Masterom, czyli Rafałowi, czyli Łukaszowi Więckowi, czyli za poznanie Bartka, za poznanie Piotrka, za poznanie Stacha, który kręci teraz ten film i za to, że przyjechał, bo jest z Poznania, i Wojciecha Bodzianego, Rockstara. Dziękuję też organizatorom za tak miłe przyjęcie i zorganizowanie wszystkiego perfekcyjnie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, ja bawiłem się wyśmienicie. Był to dla mnie super spędzony czas razem z wami tutaj. Dzięki wielkie Poznań, dzięki wielkie Festiwal Klocków. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Cześć, trzymajcie się, pozdro od majstra.